Proszę powiedzieć, pani sołtys, co na dzisiejszy konkurs przygotowało Lubuczewo? To znaczy chodzi o potrawy? Chodzi o potrawy. Rybka, jest śledzik, jest serek wiejski, marylka, z tego jest zrobiona mozzarella, są pączki, jest cytrynowiec, są śledziki w ziemniaku, które były też do konkursu. Jest, rybka lubi pływać. I to wszystko robimy same, swoich własnych produktów, jest pieczony chleb, jest zrobione swoje masło. Co jeszcze można podejść i obejrzeć? Jest bułka drożdżowa, są kotleciki, jajeczka faszerowane. Wszystkie te potrawy robią panie, tak, mieszkanki Lubuczewa należące do koła gospodyń wiejskich, tak? Tak, wszystko to robi koło w pięknej świetlicy. Czy to jest tak, że na co dzień też panie robią takie potrawy? To znaczy te, które robimy tu, to są sprawdzone już od lat i robimy w domu. Na przykład jeżeli kogoś stać, to robimy to sobie na kolację czy na jakieś tam uczty, nie? I wszystko rozumiem z naturalnych produktów. Tak. Rybka jest pstrąg, na przykład mamy złotą rybkę, która jest, można kupić cały rok rybę u pani Danuty Ryby. I też w Lubuczewie. Też w Lubuczewie. Pani Iwona piecze wspaniały chleb. No, ja robię ten słynny serek marylka, który od X lat jest promowany. Jest bardzo dobry, polecamy. Naprawdę tutaj pani sołtys robi rewelacyjny ser. A proszę powiedzieć, jak to jest, bo pani spotykacie się raz w tygodniu, tak? I czym się zajmujecie? To znaczy spotykamy się zawsze w poniedziałki od godziny 18 do godziny, której nie jest mówione, bo zależy od naszych prac. Jeżeli się przygotowujemy, tak jak dzisiaj, na 10 powiatowy turniej kół gospodyń, no to wiadomo, że poświęca to nam więcej czasu, że musimy przygotować sobie stroje z własnych jakichś rzeczy, nie z zakupionych, tylko z własnych rzeczy. Przetrzepujemy szafy i wtedy przynosimy, myślimy, co mamy zrobić. Jak to dzisiaj się okaże w naszych tańcach. Co jeszcze? Pieczemy pączki. No, są takie, na przykład, że ktoś ma jakiś tam, no, u nas na wsi to się mówi stypa, nie? No to też przygotowujemy, jeżeli ktoś o to nas poprosi. W kole gospodyń wiejskich, rozumiem, są same panie. Czy panowie też próbowali się dostać? To znaczy, przyjeżdża ze Słupska jednej z koleżanek mąż i siedzi z nami i my go zaliczamy jako pana do koła gospodyń. No bardzo chciałabym, jeżeli to możliwe, to bardzo podziękować moim koleżankom, bo ja jako przewodnicząca nie potrafiłabym sama zrobić wszystkiego, ale zawdzięczając moim koleżankom, to mogę zdziałać bardzo dużo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.